Witam moi drodzy. Witam was. To nie jest żadna seria. Powiem wam mniej więcej dlaczego to włączyłem. Dlaczego to włączyłem? Ponieważ kurde, zerwał mi się kabelek od mikrofonu do peceta i miałem coś takiego, że miałem łącze pomiędzy... Mam, prawda, od słuchawek idzie kabel. I ten kabel musiałem podłączyć do takiego łącza, który podłączałem z kolei do komputera. I to łącze się spieprzyło, żeby nie przedłużać. I... No i bez tego łącza, jak podłączam słuchawki do komputera, to dźwięk jest strasznie zduszony. No, moi drodzy, i tak to mniej więcej wygląda. Dlatego nie mogę, moi drodzy, nagrywać teraz na PC-cie na razie, dopóki nie kupię nowego mikro. A to się nie stanie w najbliższym czasie, więc muszę sobie radzić tak. Moi drodzy, tak więc... będzie to takie wydanie wieczorne, tak? Nie jest to seria żadna. Wow, zabiłbym się. Nie jest to żadna seria ani nic. Jest to takie wydanie wieczorne, moi drodzy. Kolejne wydanie wieczorne, tak. Wydanie wieczorne. Tak, pogawędźmy sobie z Witchavenem. No i moi drodzy, o czym będziemy sobie gawędzić? Dzisiaj, czyli 6 stycznia, bo nie wiem kiedy to się dokładnie wrzuci, są 411 urodziny Joanny d'Arc. 411 urodziny Joanny d'Arc, z czego oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego. Ale żarty na bok. Chociaż sobie nie żartuję w takich kwestiach na ogół, ale powiedzmy żarty na bok. To jest pierwszy Horizon, moi drodzy, jakby co. Bo ukończyłem już drugiego i zacząłem sobie tak z dupy grać w pierwszego. Ale wspaniała gra, kocham pierwszego Horizona. Drugi jest świetny. Muszę powiedzieć, że jest świetny. Naprawdę. Suma summarum po skończeniu gry, a skończyłem ją na prawie 95%. Naprawdę, ogrywałem wszystko, moi drodzy, na maksa. Na maksa... Wytargałem tą grę. Wytargałem Aloy na maksa. Wow. No i a teraz tą Aloy, młodszą Aloy będę też targał. I powiem wam, że no naprawdę świetny Horizon. Ale nie będziemy tu rozmawiać o Horizonie. Będziemy rozmawiać bardziej na temat... ostatnio mówiliśmy sobie trochę o życiu, trochę o systemach tak politycznych. To było takie co większe wprowadzenie do tego, o czym w ogóle będziemy mówić w przyszłości. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat trochę takich ideałów i walki o coś, tak? Ponieważ sami wiecie, no ktoś może powiedzieć, no Witchhaven, przecież ty tak bardzo podziwiasz Joannę d'Arc, a przecież, przecież Joanna d'Arc... Czekajcie, bo co ona tutaj... Aha, dobra. Przecież Joanna d'Arc Witchhaven walczyła o swoją ojczyznę, była patriotką. Tak, ja nie mam problemu do ludzi, którzy walczą o coś, moi drodzy. W poprzednim materiale, w poprzednim wydaniu wieczornym tak sobie mówiłem właśnie o tym, że człowiek ma prawo, prawda, walczyć. Znaczy, nie chodziło mi o to, żeby wam pokazać, a może tak zacznę, nie chodziło mi o to, żeby wam pokazać, że o, wiecie, no, kurde, wszystko jest do dupy, cały świat jest do dupy, są systemy, państwa są do dupy, systemy polityczne są do dupy, najlepiej usiąść i nic nie robić. Nie, ja nie jestem tego typu anarchistą. Mój anarchizm nie polega na tym, że pali się banki, samochody, robi rozdupczanie wszystkiego i prawda, i hej hoj do przodu. I najlepiej nie rozwijajmy się, nic nie róbmy. Ja szanuję to, że ludzie się uczą. Szanuję to, że ludzie chcą się rozwijać, że chcą malować, że chcą rozwijać sztukę, że chcą tworzyć leki, tak? Albo jakieś inne rzeczy. No to jazda. A, żeś dostała. Pięknie, czujka. Ja to szanuję, naprawdę, wszystko. Że ludzie chcą się jednoczyć we wspólnoty. Tylko jeżeli spojrzycie na przykład na ten przykład Joanna d'Arc, tak? Ona walczyła dla Francji. Przynajmniej tak myślała.
Walczyła w imię Boga. Dobra, spoko. Ja myślę, że tu więcej było jej własnej walki. Jeżeli rzeczywiście miała jakiś kontakt z Bogiem, to bardziej to polegało, prawda, wypełnianie rozkazów Boga. Natomiast co myślę, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób? Ja myślę, że faktycznie Joanna Dark była bardzo mądrą dziewczyną, która może rzeczywiście zdarzały się w jej życiu rzeczy, które interpretowała jako znaki od Boga. I z tego względu, że była osobą, która ucierpiała z powodu wojny, miała ochotę z tym wszystkim zakończyć, chciała innym ludziom oszczędzić tego cierpienia. Faktycznie miała pewną ideę, chciała wyprzeć tych barbarzyńców ze swojej ziemi, tak? I sama idea jest bardzo ważna, ponieważ ona chciała pozbyć się kogoś ze swojej ziemi. Tak jak na przykład była znana sytuacja, nie wiem, czy to była miejscowość Juarez, czy była, czy inaczej się to nazywało, już nie będę się tutaj wymądrzał, ale była sytuacja, ojej, uwielbiam ten głos, była sytuacja, w której, kurde, patrzcie się, jak se ten Horizonik dalej wygląda świetnie. To jest wersja nieupgrade'owana na PS5, to jest zwykła wersja z PS4, tylko po wiadomo ma więcej klatek. Zapewne lepszą rozdzielczość, ale to jest nadal pierwszy Horizon, bez żadnego patcha, upgrade'a ani nic, bo upgrade jest dopiero w robocie. Anyways, nieważne. Tak czy owak, moi drodzy, tu jest, mnie się podoba ta idea, że ktoś, tak jak było właśnie w Meksyku, że ludzie się wkurzyli na rząd, wkurzyli się na policję, na wojsko, na kartele, wzięli broń w swoje ręce i wykurzyli wszystkich, tak? Nie chcieli mieć nikogo u siebie. Stworzyli praktycznie swoją enklawę w Meksyku, stali się, kurde, no wolni, tak? I to mi się, znaczy przynajmniej taka była ich idea, bo wiadomo, że długo to nie potrwało, zanim rząd wysłał swoich zwyrodnialców, a kartele się do tego dołączyły, no ale summa summarum chodzi o sam fakt tego, że chodzi, prawda, o to, że ludzie, że ci ludzie stanęli do walki o coś i to jest świetna idea, to jest bardzo dobre, że ktoś w coś wierzy i chce kogoś wykurzyć. Tak samo było właśnie tutaj w sytuacji, prawda, Joanny Dark, że ona chciała kogoś wykurzyć. Nie, to nie jest stream, to tylko tak nagrywam, że chciała kogoś wykurzyć ze swojego kraju, tak? Bo miała dość tych Anglików i tam. Ale mniejsza o to. Potrafiła poprzez swoją charyzmę zadziałać na ludzi w taki sposób, że poszli za nią. Tylko co się stało? Jeżeli popatrzycie na jej przykład, ona jest świetnym przykładem tego, dlaczego rządy, królowie, władcy, dlaczego to wszystko powinno pójść w pizdziec, tak? Dlaczego ja tego nienawidzę i nie cierpię. I uważam, że bez nich ludzie też byliby w stanie podejmować, a nawet bardziej byliby skłonni podejmować pewne inicjatywy. Ponieważ ci, te skurwysyny tylko przeszkadzają, za przeproszeniem, że brzydko tak powiem. I oni tylko przeszkadzają. I ja uważam, że powiem wam, że uważam, że po prostu człowiek nie potrzebuje tej władzy. Tak wiem, że ona była, jest i będzie. No, mam tego świadomość i nie mówię, że bo nie da się zbudować inaczej. Ja uważam, że da się, ale mniejsza o to. No, trudno. Jest tak, jak jest, nie? Uważam, że mi nie chodzi o to, żeby dokonywać rewolucji i przekonywać was do tego, żebyście poszli z kosami i nożami i maczetami na rządy. A w ogóle jeśli chodzi o maczety, to wrócimy do innej rzeczy, bo trochę powiem wam ona też o naturze ludzkiej. To nie chodzi o to, żeby po prostu ich wyplewić, tylko tu chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że wy, żebyście widzieli najważniejsze bitwy, nawet Joanna Dark tak powiedziała, najważniejsze bitwy wygrywa się we własnym umyśle, we własnej głowie. I to były jej słowa. Prawdziwe. I to jest bardzo ważne, ponieważ tu nie chodzi o to, żebyście się pozbyli władzy i żebyście poszli na nich z nożami i później zastąpili ich innymi. Tu chodzi o to, żebyście mieli świadomość tego, że ta władza nie jest wam do niczego potrzebna i że wy jesteście w stanie, wy stanowicie najważniejszą część
tego, co nazywacie tak zwaną wspólnotą, państwem, narodem, jak se tam zwał, tak zwał, tak? To wy stanowicie najważniejszą część tego wszystkiego, a nie jakiś rząd. Szpitale nie istnieją dlatego na przykład, że rządy, bo rządy są, bo rządy je stworzyły. Rządy nic nie stworzyły, politycy nic nie stworzyli. Wojsko istnieje tylko i wyłącznie po to, żeby terroryzować narody. Bądź swoje albo inne, po prostu populacje. Oni tylko po to istnieją. Dlatego ja na przykład jestem przeciwny istnieniu czegoś takiego jak wojsko. Wojsko, co to ma być wojsko w ogóle? Po co wojsko istnieje? Wszyscy wam mówią, każdy polityk wam powie, że wojsko służy do tego, żeby ubronić się przed wrogiem. Ale w każdym państwie to się mówi, że wojsko służy do tego, żeby się bronić. No to jeżeli wojsko służy się po to, jest tylko i wyłącznie po to, żeby się bronić, to dlaczego? To skąd są wojny? Jeżeli w jednym kraju, w Niemczech na przykład siedzą żołnierze i mówią, tak, jesteśmy tutaj, bo chcemy się bronić przed Polakami, a Polacy będą siedzieć w swoim kraju i mówić, tak, siedzimy tutaj i będziemy się bronić przed Niemcami, to skąd się wzięły wojny? Tak? Skoro służą, to są to oddziały defensywne, to skąd się biorą wojny? Ponieważ one nie służą do defensywy. Poczekajcie chwilkę. Sorry, ludzie, musiałem na chwilę wyłączyć mikrofon z wiadomych przyczyn, nie? I moi drodzy, ja osobiście, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, iż ogólnie rzecz biorąc, żadne państwo tak naprawdę nie potrzebuje, ani żadna populacja, ani żadna wspólnota nie potrzebuje czegoś takiego jak czołgi, samoloty wojskowe, nie wiem, napalmem podczepionym pod skrzydłami. Nie potrzebują broni atomowej, nie potrzebują pocisków klasy cruise, tak? Nie potrzebują pocisków balistycznych, na które można zamontować najbardziej śmiercionośną broń na świecie. To jest wszystko wymysłem polityków. Nie wiem, w jakim celu ci ludzie projektują coraz to większe, coraz to gorsze uzbrojenie, coraz to bardziej barbarzyńskie rodzaje uzbrojenia. Nie wiem, po co coś takiego jest stworzone i bardziej nie rozumiem tego, jak ludzie mogą podziwiać coś takiego. Jest to dla mnie nieprawdopodobne, że wytworzyliśmy społeczeństwo, w którym ludzie podziwiają coś, co służy do, zostało stworzone do niszczenia ich. Ponieważ ta cała broń została stworzona do tego, żeby niszczyć was i nas wszystkich. Nie, wiecie, jak wyobraźcie sobie ziemię, na której nie ma granic i nie ma państw. I jesteśmy ludźmi, którzy żyją na ziemi. I macie coś takiego jak armię. I nagle armia z jednego miejsca idzie do innego miejsca i zaczyna mordować ludzi, a później z tamtego miejsca armia idzie do naszego miejsca i morduje nas, tak? I tak naprawdę to nie jest wina samych ludzi, tylko to jest wina tych, nie jest to wina takich ludzi jak my, tylko to jest wina tych, którzy tym wszystkim sterują. I bardzo często nam się wydaje, że my dajemy im władzę, tak? Bo to my ich wybieramy. Mawia się ludziom przy pomocy na przykład demokracji, że my ich wybieramy i że to, ale nie ma czegoś takiego jak demokracja i nigdy tego nie było. To system taki, jaki istniał za faraonów, jaki istniał za czasów królów, ten system dalej istnieje. Tylko są pozmieniali nazwy. Pozmieniali nazwy i robią dokładnie to samo. Tak jak mówię, kiedyś jeszcze. Nie ma czegoś takiego nawet jak wolność, bo nie ma namiastki wolności, ponieważ człowiek został całkowicie zaabsorbowany przez władzę.
zwykły człowiek, zwykła jednostka, ja czy ty, my nie mamy nic do powiedzenia tak naprawdę. I sama wolność, nasza wolność polega na tym samym, na czym polega wolność krów na pastwisku. One mogą se chodzić gdzie chcą, tylko w granicach swojego rancha. I my jesteśmy takimi krowami na pastwisku. I możecie się zastanawiać, no ktoś powie, że no, ludzi jest bardzo dużo. Dlaczego on się wziął tyle ludzi, taki rozwój w ogóle, nie? 9 miliardów czy 10 miliardów ludzi. Skąd to się wzięło w ogóle, jaki rozwój? Ja nie wiem, czy wiecie, ale przez tysiące lat ilość ludzi była mniej więcej zbalansowana na tej planecie. Była zbalansowana, dopóki ci, którzy są nad nami, nie zadecydowali, że zaczną nas hodować. Ludzie w obecnych czasach, myśmy się na przykład my, jako my, z naszego rocznika nawet, czy ludzie nawet urodzeni 100 lat temu, czy 200 lat temu, myśmy się nie urodzili tak do końca, myśmy zostali wyhodowani. Więc nas się farmuje, tak? Tak jak się kurczaki robi, krowy, świnie, to nas się karmi, nas się syfem, zamyka nas się w oborach. O nie. Kunie. Zamyka nas się w oborach, prawda? Tak to mniej więcej wygląda. I mówi się nam, że możesz se pójść na tym pastwisku, gdzie tylko chcesz, tak? To jesteś wolny, tak? Jesteś tak wolny, tylko że musisz jeszcze do tego płacić za to. Musisz płacić, musimy płacić podatki. Wiecie? To też mnie rozśmiesza, albo bo fiskus przyjdzie, jak ty założysz, jak ty zakładasz firmę, rozumiecie? Zakładacie na przykład firmę i to wy dajecie pieniądze do budżetu, tak? To wy tworzycie tą wspólnotę, nie polityk. Wiecie? I tu jest właśnie całe źródło tego, o czym ja mówię. To dlaczego wspomniałem, znaczy chodzi mi o to, że po prostu my odpowiadamy za to wszystko, my to wszystko tworzymy. To ziemia i to państwo jest nasze, nie polityków. Natomiast tymczasem my wyhodowaliśmy wszyscy razem system, doprowadziliśmy do sytuacji, w której stworzyło się jakieś rządy, stworzyło się jakieś urzędy, jakichś fisukusów i ja rozumiem, że na przykład, dobra, jest zasada, że płacimy podatki. Ale jest w tym momencie pytanie, po co my płacimy te podatki, dlaczego my je płacimy, tak? I żeby coś z tego mieć, żeby coś budować, okej, fajnie, ładnie, pięknie, tak? Tylko ja osobiście uważam, że każdy człowiek, który płaci jakiś podatek, na przykład ja zakładam firmę i rząd mi mówi, słuchaj, zapłać mi podatek, na przykład od swojego zarobku, tego, co zarobiłeś, zapłać mi na przykład 12%, ale ja ci dam coś też w zamian, tak? Na przykład, nie wiem, jakaś reklama dla mnie, albo coś, albo pomogę ci w tym, tak? Pomogę ci, żeby ci było lepiej. My sobie pomagamy wzajemnie, a nie na zasadzie, że ty masz zapłacić, a jak nie zapłacisz, to kara. Albo do więzienia pójdziesz, albo ci zamkniemy tą firmę. Co to ma być? To ja tworzę państwo, to ja daję pieniądze. Im więcej, i to ja zatrudniam ludzi. Sprawiam, że mają pieniądze. Sprawiam, że mogą chodzić i kupować produkty w sklepach, z których także ze ich sprzedaży podatki idą do państwa. Dlaczego mi państwo grozi, że jak nie zapłacę podatków, to pójdę do więzienia albo muszę zapłacić karę. Tak nie powinno być. Podatki jakiekolwiek powinny być dobrowolne. W takich ilościach, co łaska, w takich ilościach, w jakich jesteśmy w stanie bądź skłonni płacić, bądź na ile możemy sobie pozwolić. I czy w ogóle chcemy płacić? Bo jak nie chcemy, no to nie płacimy, tak? Oczywiście są wyjątki według mnie, gdzie na przykład jeżeli jeździmy samochodami, użytkujemy samochody i to korzystamy jednocześnie ze wspólnych dróg. Jeśli korzystamy z tych wspólnych dróg, no to jest ustalony jakiś podatek, no i musimy go zapłacić. Okej. To jest tak jak tu, że ty płacisz podatki, a oni prawie nic nie robią. A czy wiesz co chodzi tutaj? Tutaj oni robią, tylko że chodzi o to, że po prostu na pewnym etapie wydaje mi się, że też no to są też skutki uboczne, kiedy ty płacisz na przykład za podatek drogowy, a później się okazuje, że jest jednak za mało tych pieniążków, no bo przecież jeszcze autostrady są budowane, tak? Ludzie mają coraz więcej samochodów.
I wychodzi na to, że no ten podatek jest troszeczkę za mały, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Poza tym ciągle te drogi trzeba łatać. Jeżdżą też samochody to ciężarowe. Ja w ogóle uważam, wiem, że to ciężko byłoby to zrobić, ale ja osobiście uważam, że w ogóle powinny być oddzielne drogi dla różnych rodzajów samochodów. Czyli na przykład mamy autostradę, budujemy, na której jeżdżą samochody osobowe, czy nawet maksymalnie wany. Ale ciężarówki powinny jeździć po zupełnie innych drogach. I powinny być po innym rodzaju autostrad. Dla nich powinny być oddzielne autostrady i oddzielne drogi, którymi byliby w stanie dojeżdżać do różnych przedsiębiorstw. Wiem, że ciężko by było coś takiego zrobić, ale wydaje mi się, że to by było dobre rozwiązanie i mogłoby pomóc odciążyć naprawdę sporo. Ale mniejsza o to. Nie będę się teraz rozdupczał nad drogami, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu według mnie... to my tworzymy państwa, to my tworzymy wspólnoty, a nie politycy. I politycy mają gówno do tego. Którą masz godzinę? Spoko. To jeszcze może z 7 minut, 10 max. I my tworzymy to wszystko, to my tworzymy państwa. To my tak naprawdę jesteśmy tutaj najważniejszym ogniwem, a nie politycy. I nie to wszystko, co się tam tworzy. Kurde, ale co to dalej fajnie wygląda. To my jesteśmy, kurde, najważniejszym tutaj ogniwem. I polityk, ja nie wiem, po co oni w ogóle istnieją. Nie rozumiem, jak osoba, która zostaje wybrana przez nas do tego, żeby nie rządzić nami, tylko zarządzać dobrem wspólnym. Bo tak to powinno być. I nie rozumiem, jak ktoś taki może się stawiać ponade mną. Nie rozumiem, jak może mieć coś takiego jak immunitet w ogóle. Ja osobiście uważam, że to wszystko poszło w zupełnie niewłaściwym kierunku. Mamy sytuację, w której jakiś prezydent Ameryki czy Rosji, gość wydaje rozkaz, żeby zabić iluś ludzi, tak? Żeby puścić na kogoś drony. To się wszystko wymknęło spod kontroli. To nie miało tak wyglądać. To nie może dalej tak wyglądać, bo ludzkość nie może dalej tak egzystować. My nie jesteśmy mrówkami, które potrzebują jakąś królową, która zarządza tymi mrówkami. My nie jesteśmy mrówkami, my jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy insektami. Ale mrówki mają swoją królową po to, żeby znosiła jajka i sobie kładła na tym mrówkę. No tak. Nic nie daje w zamian, tylko ciągle zabiera. Tak? Politycy nic nie dają w zamian, oni tylko zabierają i udają, jeszcze oni mówią, że oni nam na przykład dają coś, oni nam coś dają, tak? Tak na przykład w Polsce dają im 500+. Oni wam nic nie dają. I nic wam nie dają. Jakby ludzi tak nie okradali i te podatki nie byłyby wszystkie przymusowe, nie bylibyśmy zmuszani do płacenia tego wszystkiego, to nie byłyby potrzebne żadne 500+, a nie inne rzeczy, bo ludzie mieliby pieniądze. A jeżeli ktoś nie miałby pieniędzy, to by nie płacił podatków, widzę. Bo na przykład ktoś sobie zakłada sklep na internecie, tak? I od razu ktoś tylko czyha, żeby mu się na niego rzucić, żeby mu tam przypieprzyć podatek, bo on za dużo zarobił. To znaczy, że ja za dużo zarobiłem. Bałwanie jeden, ty gnoju. I ty mi będziesz mówić, że ja za dużo zarobiłem. Ty, który masz willę gdzieś, ty masz domy wszędzie, jeździsz se na wakacje na jakieś Majorki nie wiadomo gdzie. Ty, który masz ochronę rządową, jakąś, nie wiem, jakieś ochroniarzy swoich, specjalne polityki, specjalne szpitale są. Ty nie idziesz do zwykłego szpitala, ty nie czekasz w kolejce, jak musisz zoperować, nie wiem, cokolwiek, wątrobę albo coś. Ty nie czekasz w kolejce. Wiecie, to się wszystko wymknęło spod kontroli. I dlaczego ja tu mówię o Joannie Dark? Joanna Dark była naiwna w pewnym kwestii, ponieważ ona doprowadziła do koronacji kogoś, kto ją zdradził, ponieważ miał ją w dupie. Ponieważ on jest pasożytem. Ona myślała, walka z Anglikami i wygonienie ich, to była dobra rzecz. Natomiast walka po to, żeby kogoś koronować, bo co, bo on niby jest Bogiem, on jest Synem Bożym, kim on jest? Ona myślała, że co, że on nagle, nie wiem, że nagle Francja będzie wolna, o tak, za pstryknięcie palców, bo nagle mają króla nowego? Oczywiście był to ważny element, bo nie mieli króla, więc musieli go koronować, żeby dać Anglikom do zrozumienia, że jesteśmy państwem i muszą się z nami liczyć, tak? Dobra, ale w dupie to mamy. Ludzie wygonili Anglików, nie jakiś król. On tylko siedział i czekał, aż mu ładnie położą koronę na głowę. A jak już dostał to, czego chciał, to wszystkich tych, którzy doprowadzili do jego sukcesu,
zdradził. Ponieważ tak robią politycy. Politycy to są czyści biznesmeni, to są bydlaki, to są pasożyty, które tylko czekają na to, żeby kogoś wydupczyć, zdobyć to, czego chcą, a potem już usunąć tych, którzy za nich walczyli. I to się właśnie stało z Joanną Dark. Ja osobiście ją podziwiam za to, jak była odważna, za to, jak za jej ideę, za to, że chciała uwolnić swoją wspólnotę i ziemię. Nie chciała, żeby jakiś inny gość z jakiegoś innego kraju powinien wrócić do siebie, tak? Tam jest jego miejsce, co on we Francji robi, tak? Bardzo dobrze. Tylko zapomniała o tym, że jej kraj, jej ludzie nie rządzą się sami. Tylko są rządzeni przez bydlaków. Przez tych samych bydlaków, którzy ją zdradzili. I ona, dlatego właśnie mnie się zawsze podobała jej postawa. To są dwie osoby, ogólnie osoby, które ja podziwiam. Jedna jest fikcyjna, a druga prawdziwa. Jedna prawdziwa to Joanna Dark, a fikcyjna to jest Snake Plissken. Podziwiam go. Snake Plissken to jest gość, który nienawidzi polityków. I nienawidzi wojskowych i nienawidzi każdego, kto się stawia ponad innym. On nie jest komunistą, on nie jest ideowcem jakimś, on nie jest kapitalistą, on nie jest anarchistą, on nie jest faszystą, on jest po prostu człowiekiem, który chce normalnie żyć. A bydlaki mu nie pozwalali. Tylko że Snake Plissken wpadł na pomysł, że wezmę i wyłączę cały świat. Niech się pierdolą, za przeproszeniem, tak? My niestety świata wyłączyć nie możemy, ale możemy włączyć myślenie. I możemy w końcu zrozumieć, że to nie polityk, nie walczymy dla polityków i za polityków i nie mamy się liczyć z nimi, tylko oni mają się liczyć z nami. No, tak więc dzięki za posłuchanie tego i bywajcie, moi drodzy.